świetny zapach, piękne perfumy z Lidla za 15, może 20 zł, coś takiego. Simply marka BS, cudowny na tę porę roku, taki ciepły, otulający zapach, także polecanko. Wam mam zapachy do domu, więc dzisiaj może coś dla ciała, duszy i dobrego samopoczucia, czyli moje perfumy. To jest zapach, który skradł moje serce, ale nie od samego początku. Polecam wam powąchać właśnie tester w Lidlu, bo jest, myślę, spore prawdopodobieństwo, że wam on również przypadnie do gustu. Dwa moje ulubione, czyli Calvin Klein Sheer Beauty. To jest mega delikatny, taki niezobowiązujący zapach, który świetnie się sprawdza na lato, na wiosnę, bo on nie jest absolutnie duszący, a taki wręcz powiedziałabym świeży, ale nie taki, wiecie, cytrusowy, przypominający zapachy takie cytrynowe i pomarańczowe, tylko bardziej coś ku stronie mandarynki, coś takiego bardzo, bardzo ładne. Myślę, że one są takie idealne też dla dziewczyn w młodym wieku, dla nastolatek nawet. I tutaj nie będę wam kaleczyć języka i mówić nazwy, ale to są perfumy Sousa. Pokażę wam, może się uda, nazwę tych perfum. O! Coś w ten deseń, to jest bodajże po francusku. Piękny, elegancki zapach, idealny do biura, na jakieś spotkanie, ale też na przykład na jakąś rodzinną okazję, imprezę, wesele i tak dalej. Takie czyste, świeże, niezwykle eleganckie i całkiem też się fajnie utrzymują. A tutaj mam coś, co mam, do czego mam sentyment, bo to jest mgiełka Nude by Rihanna. Używałam jej kiedyś i dobre mam z nią wspomnienia, dlatego tutaj ze mną nadal jest. To jest bardzo wydajne, bo to jest dużo, dużo opakowaniu. To jest chyba 236 ml, więc w sumie taka może niestandardowa pojemność, ale zapach taki słodki, waniliowy, też właśnie fajny na teraz i dobrze się utrzymuje na ciuchach, na szalikach, na kurtkach, na swetrach, także nie wiem, czy on jest dostępny jeszcze, bo tą mgiełkę mam mega długo, ale ostatnio sobie właśnie wyjęłam tutaj te perfumy, po które sięgam teraz najczęściej. Ostatnio wygrywają te właśnie Simply, ale wszystkie te są równie ładne. We gotta keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. Ale zimno, słuchajcie, no naprawdę już grudzień pełną parą, pomimo że śniegu nie ma. Niby nie jest na minusie, jest 1 stopień, tak mi pokazuje przynajmniej, ale jest bardzo zimny wiatr i ja dzisiaj już postanowiłam wskoczyć w golf. To jest taki gruby, mięsisty golfik, który kupiłam kiedyś w Lumpeksie. Nagrywałam wam wtedy też haul lumpeksowy, ale pochodzi on z H&M-u. Jest mega miły i idealny właśnie na taką pogodę. No a ja, że dzisiaj miałam troszkę więcej czasu, to skoczyłam i wykombinowałam kilka świątecznych dekoracji, można tak powiedzieć. No a głównie poszewkę. Ostatnio wam wspominałam o tych poszewkach, że nic nie było, ale no wtedy to było zatrzęsienie, tam było tyle tłumu, że ciężko było coś obejrzeć, a dzisiaj właśnie wrzuciłam do koszyka taką poduchę, poszewkę. To jest taki milutki materiał, bardzo przyjemny, więc ja też na to zwracam uwagę, jakieś cykinowe i tak dalej, takie niemiłe poszewki to nie dla mnie. A to ma stanowić, no wiadomo, element dekoracyjny, ale też być takie miłe i przyjemne, jakbyś chciała na ten położyć czy przytulić to, żeby było wygodnie. Prosta, taka zwykła poszewka w odcieniu złamanej bieli, kolorowe elementy, takie typowo świąteczne, napis, no i jak widać takie naturalne dodatki w postaci igiełek, sosenek, spoko, fajna poszewka. I chciałam coś do kompletu, no bo wiadomo, jedna to tak trochę głupio, ale no nic takiego mi nie pasowało. No i rzuciłam oko też na podusie. No i zobaczcie, co wyhaczyłam. Taką poduchę w kształcie serca. Ona jest jasna, właśnie na czymś takim mi zależało, żeby trochę rozświetlić to pomieszczenie, bo teraz jest tak szaro, buro i ponuro. I to jest mega przyjemny taki milusi materiał. Ja już mam jedną taką poduszkę właśnie z wypełnieniem z tego oto materiału. I on jest bardzo fajny, taki milutki. No i to jest takie serduszko. No może to zbyt wiele ze świętami nie ma wspólnego, ale będzie fajnie wyglądało. 15 zł kosztowała ta poducha, także myślę, że naprawdę niewiele, więc
Spoko, na pewno mi się przyda. No i dwie rzeczy, które wzięłam tak, żeby rzucić na kanapę, bo my mamy Reksia, no i co jakiś czas tam, wiadomo, trzeba wymieniać kocyki. A mam teraz takie granatowe, ciemne i stwierdziłam, że postawię teraz na szare. Ja zawsze biorę te najzwyklejsze koce, polarowe takie, one nie są zbyt rewelacyjne, ale właśnie jak się ma pieska, to docenia się takie rzeczy. Sztuka kosztuje 8 zł, więc no mega mało, a można tym przykryć łóżko, właśnie kanapę i troszeczkę zabezpieczyć, a to zawsze można zdjąć, wrzucić do prania. No i ogromnym plusem jest tych kocyków to, że one schną w mgnieniu oka i tak naprawdę wypierzecie, a za kilka godzin, nie wiem, godzinkę, dwie, no one są już suche, bo to jest, wiecie, taki typowo syntetyczny materiał. No i jeszcze coś, o czym już kiedyś też wspominałam i czego mi brakowało, czyli lampki choinkowe. Właśnie chciałam takie LED-owe lampeczki z ciepłym światłem, bo ja lubię taką ciepłą barwę. No, za tą zimną nie przepadam, kolorowa to dla mnie trochę za dużo już się dzieje, więc wiecie, zawsze są jakieś bombki, jakieś dodatki, łańcuchy i tak dalej na tych choinkach, więc te światełka takie w ciepłej barwie najbardziej mi się podobają. No i zdecydowałam się na takie. My oczywiście no, nie będziemy mieć dużej choinki, pewnie żywą, mam taką nadzieję, bo my akurat tutaj co roku staramy się mieć żywą. Raz była przygoda, że były w niej choiniki i to było śmieszne, no ale i tak nie przestajemy na tym, nie zniechęciło nas to i kupujemy nadal żywą. I wzięłam takie zwykłe lampeczki, które są na baterie. Nie chciałam nic na prąd, bo nie wiem jak to do końca będzie, gdzie ta choinka będzie stać. No i też ona, tak jak wspominałam, nie będzie zbyt wielkich rozmiarów, więc takie lampki jak najbardziej na plus. A poza tym no, one są na tyle fajne, że później można je wykorzystać na wiele innych sposobów. Ja sobie lubię na przykład włożyć do wazonu takiego szklanego, przeźroczystego. Tam mam wysypane na przykład takie ozdobne dekoracje w postaci suszu. No i do tego sobie wkładam te lampeczki, zapalam sobie i wieczorem mam super nastrój i mega klimat, więc różne zastosowanie mogą mieć. To są takie akurat troszeczkę większe, bo najlepsze do tych takich dekoracji są takie mega cieniutkie na łańcuszku, takim druciku srebrnym, delikatnym. One już w ogóle się fajnie wpisują, ale no te też na pewno wykorzystam na wiele sposobów, no a głównym zastosowaniem ich to będzie dekorowanie naszej choinki. W trakcie obierania ziemniaków, przygotowywania swojego obiadu. Także stwierdziłam, że się do Was odezwę, bo wiem, że wczoraj Wam mówiłam, w wczorajszym vlogmasie, że dzisiaj sobie zrobimy masaż tą bańką, którą kupiłam w Rossmanie, ale słuchajcie, przełożymy to na dzień
kolejny, następny, dlatego że stwierdziłam, że dzisiaj po prostu Wam tu pokazywałam troszeczkę tych dekoracji, jeżeli to tak w ogóle mogę nazwać, świątecznych, te poszewki, i żeby to może zbyt długo nie trwało, te vlogi u mnie, vlogmasy, to po prostu zrobimy to w następnym. Jestem w ogóle ciekawa, jakie Wy vlogmasy oglądacie, kogo oglądacie w tym roku, bo ja już widzę, że no, z racji takiej, że sama się podjęłam tego nagrywania, to czasu mi nie starczy, żeby kogoś tam oglądać za bardzo, ale coś tam pewnie sobie włączę. Dzisiaj na przykład do malowania się włączyłam jeden filmik krótki, więc zawsze się coś tam znajdzie. A to, co Wam chciałam też powiedzieć, to słuchajcie, nie wiem, czy Wy z tego korzystacie, bo ja na przykład korzystam, czyli to jest to lista Oglądaj Później, chyba tak to się nazywa, albo jakoś przekręcam, ale można sobie dodać po prostu do playlisty na później, sobie po prostu odpalić wtedy, kiedy macie czas, ochotę, na przykład do malowania się, do sprzątania, kiedy tylko chcecie. Pewnie też będzie tak, że niektóre vlogmasy będą oglądane już po świętach, bo wtedy jest taka przerwa i na YouTubie nikt nic nie dodaje, a do tych świąt to wszystko tak mknie i no jednak jest co robić i nikt się myślę w tym grudniu dziś tutaj nie będzie. Tu się robi łosoś z ziemniaczkami na parze, tam się robi zupka. No kochani, mamy już wieczorek, ja tutaj latam na mopie, także jest niezła zabawa. Myślę, że dzisiaj już nic ciekawego się nie wydarzy, także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i widzimy się już jutro. Pa, pa!